ostrzegł jednak przed przerzucaniem odpowiedzialności na cały naród. Mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, na to dłużej zgody Polaków nie będzie. W niedzielę na ogrodzeniu ambasady Polski w Tel Awiwie w Izraelu nieznany sprawca nakreślił swastyki oraz obraźliwe wobec Polski i Polaków słowa. Dziś po południu pojawiło się stanowisko izraelskiego MSZ-u w tej sprawie. Kierownictwo resortu twierdzi, iż akt ten jest niedopuszczalny, a w sprawie wszczęto śledztwo. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Natomiast wiceminister spraw zagranicznych Izraela napisała na Twitterze, że akt wandalizmu w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie jest niedopuszczalny i nie ma dla niego miejsca w kraju demokratycznym, który przestrzega zasad rządów prawa. Dodała, że trwa policyjne dochodzenie. Wczoraj na ogrodzeniu ambasady nieznany sprawca nakreślił swastyki i antypolskie słowa. Polska potwierdziła sprzeciw wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością, mówił o tym w Brukseli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. O możliwości powiązania funduszy z przestrzeganiem zasad państwa prawa i niezawisłością sądownictwa mówi Komisja Europejska. Minister Kwieciński uważa, że powiązanie funduszy z praworządnością czy niezawisłością sądownictwa jest niesłuszne i ma wątłe podstawy. To wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną z pewnym bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności. A do oceny tej praworządności na razie nie mamy żadnych wskaźników, ani nie wiadomo, kto by to robił. Minister zastrzegł jednak, że Polska mogłaby poprzeć taki pomysł, który miałby na celu walkę z korupcją czy nieprawidłowościami przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. Opytany o poziom wydatków w przyszłym europejskim budżecie, minister przyznał, że pieniędzy będzie w nim mniej, także dla Polski. My nie możemy liczyć na tyle samo środków, które dostawaliśmy do tej pory. Mniej będzie pieniędzy w związku z Brexitem. Wielka Brytania wpłacała do unijnego budżetu około 13 miliardów euro, a poza tym Unia chce przeznaczyć pieniądze na nowe cele, politykę migracyjną i obronną. Beata Pchałęcka, Polskie Radio, Bruksela. Trwają zapisy na 6. bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Biegi wystartują 4 marca w 333 polskich miejscowościach oraz za granicą. Główny cel to oddanie hołdu żołnierzom wyklętym, mówi ambasador wydarzenia, profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Potrzeba atrakcyjnej formy przekazu, żebyśmy mogli z tą wiedzą historyczną docierać do możliwie wielu Polaków tu w kraju, ale także za granicą. Bieg jest bardzo atrakcyjną formą takiego właśnie przekazu. Poprzez sport przekazujemy wiedzę o historii, przekazujemy wiedzę o naszych bohaterach. Na zawody można się zarejestrować przez stronę www.tropemwilczym.pl. I na koniec pogoda. W nocy na południu zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. W Dolinach Karpackich możliwe mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie miejscami słabo popada śnieg i tam możliwe mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od minus 9 stopni na wschodzie, około minus 3 w centrum, do minus 1 na zachodzie. W Kotlinach Sudeckich około minus 9, a na Podhalu i w Dolinach Karpackich od minus 13 do minus 8. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i tak wsłuchując się w prognozę pogody kończącą nasz serwis, jedyna myśl, na pewno dobrym pomysłem nie jest chowanie głęboko do szafy zimowych kurtek, czapek, szalików i rękawiczek. Warto ten sprzęt pierwszej potrzeby mieć jeszcze przy sobie. 6 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Przy mikrofonie Łukasz Sobolewski. Kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie między innymi na naszej antenie Tadeusz Płużański w swojej audycji Historia na Dziś porozmawia o stosunkach polsko-żydowskich, nie najlepszych w ostatnim czasie. Temat ten rozwiniemy także w magazynie Północ-Południe, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia mijającego dnia. Będzie rzecz jasna o sukcesie naszych skoczków w Pjongczangu. Wieczór w Polskim Radiu 24. A już teraz Filip Memches i przypomnienie audycji W gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy porozmawiamy o tym, kim Polacy chcieliby być i kto im imponuje. Między innymi o tym porozmawiamy. Z pewnością wielu Polakom, zwłaszcza wielu polskim politykom, imponuje premier Węgier Viktor Orbán, który zaskoczył europejską opinię publiczną wypowiedzią dotyczącą przyjmowania uchodźców. Węgierski przywódca imponuje głównie w kontekście sporów, jakie państwa naszego regionu toczą z Komisją Europejską. Kim w gruncie rzeczy jest dla Polaków Viktor Orbán? Wzorem do naśladowania, czy raczej zwierciadłem polskich politycznych kompleksów. O tym porozmawiam z gośćmi Polskiego Radia 24, a są nimi publicyści. Grzegorz Górny, Tygodnik Sieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
wieczór, witam serdecznie. Oraz Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Dobry wieczór, Tygodnik do Rzeczy i Polskie Radio 24. I Polskie Radio 24. Premier Orban w wywiadzie dla Welt am Sonntag oświadczył, że Węgry mogłyby wziąć udział w nowym unijnym systemie rozdziału uchodźców pod warunkiem, że to właśnie Węgry decydowałyby o tym, kogo przyjmują. Z kolei podsekretarz stanu węgierski MSZ powiedział, że jego kraj w 2017 roku po cichu przyjął 1300 uchodźców. Można odnieść wrażenie, że to jest zupełnie inna strategia niż ta, którą realizuje polski rząd. Grzegorz Górny. Częściowo, przepraszam, że zacząłem. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że to, co powiedział Viktor Orban, w gruncie rzeczy nie bardzo się różni od tego, co w pierwszych tygodniach rządu Beaty Szydło mówił Konrad Szymański. Konrad Szymański mówił wtedy, że możemy oczywiście wypełnić zobowiązania przyjęte przez rząd Ewy Kopacz pod warunkiem, że będzie działał sprawny mechanizm weryfikacji tych, którzy mają do Polski przyjechać. On wtedy nie działał i zresztą nie działa nadal, ale taki byłby warunek. I po drugie właśnie, że będziemy mogli zdecydować, kogo chcemy przyjąć. Tylko że ta bardzo rozsądna i moim zdaniem sprytna narracja, którą wtedy wprowadził Konrad Szymański, bardzo szybko została zastąpiona narracją nie oddamy ani guzika, nie cofniemy się ani o krok, która postawiła nas na froncie tych cenzurowanych przez Komisję Europejską. Viktor Orban, jak się okazuje, co nie jest żadnym zaskoczeniem, wykazuje się dużą elastycznością, zresztą nie tylko w tej rozgrywce. Ale, z drugiej strony, z tego samego powodu, Orban też jest nadcenzurowanym, tak samo jak rząd w Polsce. Właściwie jedziemy na tym samym wózku. I tutaj ta deklaracja Orbana wcale nie zaprzeczała jego poprzednim twierdzeniom, tylko jakby była ich dopełnieniem. To znaczy stanowisko Węgier jest takie, że nie godzimy się na przymusową kwotę relokacji uchodźców i dyktat, kogo mamy przyjmować, a kogo nie, tylko jako niepodległe państwo same prowadzimy swoją politykę imigracyjną. No bo wiadomo, że każde państwo przyjmuje imigrantów, ale na swoich warunkach, a nie na warunkach narzuconych nam przez Brukselę. No i to jest podstawowa różnica. Znaczy, jakbyśmy się zastanowili na tym dokładnie, co powiedział Viktor Orban, to gdyby Polska razem z innymi krajami poszła w tę stronę, to nie byłaby to moim zdaniem głupia polityka odpowiedzi na to, co nas czeka, czyli jakaś forma stałego mechanizmu relokacji. Ale tutaj też trzeba pamiętać, że przypomnieć, jaka w ogóle była sytuacja z imigracją na poziomie prawa europejskiego. Był tymczasowy mechanizm, który już wiele miesięcy temu dobiegł końca, a w ramach którego myśmy powiedzieli, rząd PiS powiedział, że w ogóle się z niego nie wywiąże. Powiedział to jasno, koniec, kropka, nas ten mechanizm nie interesuje, a wziął na siebie wcześniej zobowiązania rząd Ewy Kopacz. Stąd grozi nam postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no bo nie wypełniliśmy zobowiązania w ramach tego tymczasowego mechanizmu. Druga sprawa to właśnie ten mechanizm, o którym mówi Orban, który ma być już stały. I teraz gdyby zacząć forsować taką wersję, że proszę bardzo, niech będzie ten stały mechanizm, ale on musi w sobie zawierać dokładnie te warunki, o których kiedyś mówił Konrad Szymański, i o których teraz mówi Viktor Orban, czyli my decydujemy kogo, weryfikacja musi nie pozostawiać żadnych wątpliwości i nie ma mowy tu o żadnym z góry narzucanym przymusie w rodzaju na przykład algorytmu kwotowego. No to wtedy nie mówimy przecież stanowczo nie, nie godzimy się na nic, prawda? Ale stawiamy żądania, które, no powiedzmy sobie tutaj szczerze, możemy sobie powiedzieć, są w dużej mierze zaporowe, natomiast gdyby one zostały kiedykolwiek spełnione, to też z kolei w dużej mierze odsuwają od nas niebezpieczeństwo związane z niekontrolowaną imigracją. I to moim zdaniem by był dobry trop, dobra droga. Wydaje się, że jednak to jest tak, że kwestia uchodźców łączy Polskę i Węgry, natomiast jest pewne doświadczenie, które ma Polska, a którego no chyba Węgry nie mają, mianowicie spór o reformę sądownictwa. To znaczy takie kroki właśnie spowodowane reformą sądownictwa, to jest przede wszystkim to pole, w którym Polska
wiedzie ten spór z Komisją Europejską. Węgry takiego sporu nie prowadziły i teraz jest, można sobie zadać pytanie, jak by się zachowywały Węgry, gdyby musiały coś takiego też forsować, jak forsuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. No Węgry jednak znajdowały się w podobnej sytuacji, kiedy w 2011 roku została uchwalona konstytucja Węgier, później była ona wielokrotnie nowelizowana. Ale była większość konstytucyjna wtedy. Kiedy w ciągu roku rząd węgierski przeprowadził 365 reform, symboliczna liczba nawiązująca do dni w roku, które no całkowicie zmieniały ustrój tego państwa, no to okazało się, że wobec kilku tych reform Unia Europejska rzeczywiście postawiła weto, były tam pewne negocjacje, no i Orban z kilku pomysłów zrezygnował, ale obronił kilka pozostałych. Także tutaj widać było, że on momentami się cofał, jeżeli uznał, że gra nie jest warta świeczki, że żeby nie stawiać sprawy na ostrzu noża. No także tam chodziło m.in. o wiek emerytalny sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc dosyć podobne rzeczy, które działy się u nas, tylko że wydaje się, że dzisiaj Komisja Europejska jest bardziej zdeterminowana wobec Polski niż wówczas była wobec Węgier, bo wtedy się wydawało, że Węgry są jakimś takim wyjątkiem w Europie, a dzisiaj oprócz Węgier jest Polska, która no, posiada większy potencjał demograficzny, gospodarczy. I ten przykład Polski i Węgier może być dla innych też zaraźliwy, bo jednak widzimy to zjawisko, jak to się mówi, tego buntu ludu, demosów w Europie i dlatego komisja dzisiaj jest bardziej zdeterminowana, żeby zdyscyplinować Warszawę, niż wówczas była wobec Węgier, bo jesteśmy w trochę jednak innej sytuacji niż wtedy. A może to jest tak, że ta nieustępliwość jest dla polskiego rządu swoistym politycznym fetyszem, a dla Węgier rządu nie jest, skoro no, Viktor Orban z niektórych rzeczy się wycofywał. Łukasz Warzecha. Rację ma Grzegorz, mówiąc, że trzeba wszystko czytać w kontekście i ten kontekst, zarówno kontekst związany z wielkością Węgier, ich potencjałem, a wielkością Polski, naszym potencjałem, to jest absolutnie. I myślę też, że ważny jest kontekst wydarzeń dookoła, no bo ten moment dzisiejszy jest znacznie bardziej przełomowy. Tu naprawdę się decyduje teraz, w którą drogą będzie się dalej rozwijać Unia Europejska. A w momencie, kiedy komisja wchodziła w spór już dobrych parę lat temu z Budapesztem, no to jeszcze nie było tak, tego napięcia nie było na takim poziomie. Czy nieustępliwość jest dla Polski fetyszem? Ja myślę, że bardziej chodzi tu o to, że polski rząd przez te dwa ostatnie lata, rząd PiS bardzo mocno podporządkował politykę zagraniczną, w tym politykę europejską, politykę zewnętrzną. I jak się dobrze sprzedawało w elektoracie, właśnie nie oddamy ani guzika, no to wiadomo, nie oddamy ani guzika i trzeba było przy tym stać. Wiktor Orban nie musi się tym przejmować, nie jest ta Bożenka. Jak gdyby pracowała, bo ona była jako osoba poszkodowana, pokrzywdzona i ona jeszcze więcej pieniędzy dostała jak przez komisarza i zdrowie dyskutowali także o zwiększeniu produkcji białka w Europie. Radio to może 17%, podczas kiedy 60% to jest produkcja soi. Chodzi o Polskę, aby docelowo nie było soi genetycznie modyfikowanej. Nad tym pracujemy w Polsce, ale teraz tutaj Komisja Europejska chce zwiększyć produkcję białka z różnych źródeł. Unijni ministrowie chcą też doprowadzić do rozwoju biogospodarki w obiegu zamkniętym, wykorzystania jej do produkcji żywności oraz pasz dla zwierząt. Kolejny medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Ponownie ze zdrowych kosztów narciarskich drużyna w składzie Maciej Kot, Stefan Kulada w kółeczku Kamil Soch wywalczyła brązowy medal, a drużyna w kółeczku
też warto przypomnieć, że przecież Szefkowicz z pewnością przejdą do historii. Po raz pierwszy Polska zdobyła medal olimpijski w drużynowej rywalizacji. W igrzyskach brązy zdobyli Maciej Kot, Stefan Kula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, który już po raz czwarty stanął na podium. W skokach triumfowała dziś Norwegia, a Polska przegrała z Niemcami walkę o srebro o 3,3 punktu. Polacy jednak do ostatniego skoku toczyli zaciętą rywalizację z Niemcami. Skok Kamila Stocha na 134,5 metra okazał się zbyt krótki, aby zająć się drugie miejsce. Dobrze skoczył dziś Dawid Kubacki na 138,5 metra. W nieoficjalnej klasyfikacji triumfował Daniel Andretande. Drugi był Andreas Wellinger, a trzeci Kamil Stoch. Na czwartej pozycji znalazł się Kubacki, na 11 Kula, a na 14 Kot. Skoczyli rewelacyjnie, cała czwórka skoczyła rewelacyjnie, piękne skoki oddali. No brakło do srebrnego medalu tylko 3 punkty, to jest 2 metry. Mówimy Stefan Kula, ojciec polskiego skoczka. Podziękowania i gratulacje naszej drużynie złożył na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Piękny dzień Polaków na olimpijskiej skoczni. Brawo Maciej Kot, brawo Stefan Hula, brawo Dawid Kubacki, brawo Kamil Stoch, brawo ekipa, brązowy medal igrzysk olimpijskich dla Polski. Dziękujemy i gratulujemy. Teraz przed polskimi skoczkami kolejne wyzwania. Będą walczyć dalej, no sezon się nie skończył, no pora świata trwa. W tej chwili pojadą na przyszłym tygodniu na turniej ten nordycki. Mają 5 albo 6 konkursów. No i także przed nimi jeszcze dużo, dużo pracy i później planica. Finał Pucharu Świata. Dzisiejszy medal to drugi medal Polski w tegorocznych igrzyskach. Zawodnik Kamil Stoch triumfował w konkursie indywidualnym na dużym obiekcie. Pozytywną sportową wiadomością kończymy główne wydanie informacji dnia. Zapraszam jeszcze Pawła Wierzchowicza. Do zobaczenia. No słucham, słucham. Ale tutaj jest sprzężenie zwrotne. Jak dobry widzą wieczór politykę w ogóle? I mam wrażenie, że bardzo często polski wyborca, a także politycy w części właśnie uzależnieni od wyborców, no, mają tendencję do postrzegania polityki międzynarodowej w kategoriach emocjonalnych, a nie w kategoriach interesów. To dotyczy nie tylko relacji z Węgrami, również ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, być może nawet w dużo większym stopniu. Ale wystarczy powiedzieć parę haseł. Bracia Węgrzy, Legię Młodzi Orkędzio Borat, prawda, generał Pyk, tak dalej, no i już ósmy leją, bracia na zawsze, oczywiście, jedni drugim padną w objęcia. A przypomnijmy sobie, jaka była sytuacja w momencie głosowania nad nieprzedłużaniem Donaldowi Tuskowi kadencji jako przewodniczącego Rady Europejskiej. No niech będzie, to sobie będzie tu kontynuować. Kierował się wtedy własnym interesem i z kręgów właśnie tych bardzo emocjonalnych poszły wtedy takie komentarze, że to jest zdrada. No, no takie były a komentarze w interesie. Nie powiedział tego żaden polityk. Ja nie imputuję tutaj politykom PiS, że aha, no że pani mają, pani się do takiej, no dobra, na razie. No powiedziałbym głupoty, bo to jest głupota, no, taki dziękuję komentarz, jeśli chodzi o działania w polityce zagranicznej. No ale wielu wyborców dokładnie tak to wtedy odebrało, że zdrada. No to już nie ma takiej kategorii w stosunkach międzynarodowych. Viktor Orban oczywiście ma wspólnotę interesu, bo ja też nie traktuję jego wypowiedzi na temat tego, jak powinny być urządzone Węgry, jako czystego cynizmu. Tutaj widać dużą rzeczywiście wspólnotę wartości z tym, co Prawo i Sprawiedliwość głosi w Polsce. No ale wspólnota wartości wspólnotą wartości, a nie zapominajmy, że Viktor Orban jest premierem Węgier. Węgier, nie Polski. Więc on będzie robił to, co jest dobre dla Węgier. Jak dla Węgier dobre są układy handlowe i polityka energetyczna z Rosją, no to będzie się układał z Rosją, nie kierując się tym, że Polska, dla Polski może to być problemem i tak dalej, więc myślę, że ten, my mamy ten fetysz nie tyle oporu, co raczej fetysz romantycznego widzenia polityki. Ale, proszę, Grzegorz, ale kwestia wyboru Donalda Tuska, no nie była dla Węgrów sprawą priorytetową. Ona była od początku właśnie skazana na porażkę, więc Orban nie chciał notować honorowej porażki, być tylko moralnym zwycięzcą. Tym bardziej, że jak powiedział mi w rozmowie minister Zoltan Baluk, z którym rozmawiałem, no to Fidesz został zaszantażowany przez Europejską Partię Ludową, że jeżeli poprze kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego przeciwko Tuskowi, to
może zostać wykluczony właśnie z tej frakcji. Niedoładowany. No i tutaj rachunek zysków i strat był dla Orbana oczywisty, dzięki temu, że on pozostaje jednak w Europejskim Partii Ludowej, no ma znacznie większe pole manewru, więc no to była całkowicie z jego punktu widzenia racjonalna decyzja. A może mamy tutaj do czynienia też z pewnymi uwarunkowaniami historycznymi? No Węgry historycznie rzecz biorąc były związane zawsze z tym kręgiem krajów niemieckojęzycznych. Polska i właśnie i te związki z chadecją, niemiecką czy też austriacką, teraz kiedy liderem jest taki polityk jak Sebastian Kurz. A Polska, no jednak zawsze można powiedzieć opór z dwóch stron i zarówno wobec Niemiec i zarówno wobec Rosji i ta niepowtarzalna tożsamość taka sarmacka, taka no nieprzystająca do reszty Europy. Łukasz Warzecha. Z jednej strony bym nie przeceniał wagi takich historycznych argumentów, ale też z drugiej strony bym ich nie lekceważył, bo ja zawsze przypominam, że w XIX wieku, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku losy Polski i Węgier rozeszły się diametralnie w sensie znaczenia na scenie politycznej. To znaczy my zrobiliśmy powstanie styczniowe, właśnie rocznica wybuchu, w wyniku którego znaleźliśmy się w jeszcze gorszej sytuacji niż byliśmy przed powstaniem styczniowym. To był jego bezpośredni skutek, który się bardzo długo utrzymał, podczas kiedy Węgry, owszem, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja z pokorą przyjmuje wolę Bożą, staje się Matką Jezusa i całe swe życie oddaje na służbę Bogu. Otwierające pytanie dzisiejszej audycji, czy Viktor Orban jest dla Polaków wzorem do naśladowania, czy raczej zwierciadłem polskich politycznych kompleksów, pozostawiam otwarte. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli publicyści Grzegorz Górny, Tygodnik Rzeczy, dziękuję bardzo. Oraz Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy Polskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski
pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, modlił się Tadeusz Czoleczyno, z Karolina. Bóg zapłać, druga tajemnica, radosna nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja, służebnica pańska, spieszy z pomocą drugiemu człowiekowi. Spełnia zwyczajne posługi przy oczekującej dziecka swojej krewnej Elżbiecie. Polskie Radio 24, zbliża się 20:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. 40% zwolenników rządu w najnowszym sondażu CBOS do przeciwników. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Ojcze nasz, ale widzisz, tak diabeł ich zapędził, że oni się modlą do Ojca, nawet nie wiedzą, kto to jest, jak jest jego imię, czy wiesz. A 55% pozytywnie ocenia politykę gospodarczą jego kabinetu. To imię Boże Jachwę, w sensie fenomenologicznym jestem w Biblii, w sensie stawania się, że ten Bóg coś dla dobra ludzi robi, przygotował królestwo, odbudował, odbuduje, ze swoją pomazańca w tym celu. Badanie przeprowadzono nic metodą ich to nie interesuje, tylko wpadli w manię modlenia się, bo myślą, że to jest tak dobrze. To nie ma tak. Dorosłych mieszkańców Polski. Nawet, proszę Państwa, taka kuratorka z galerii podeszła do Breżniewa, tam do tych różnych ludzi. Mówi, proszę Państwa, to nie jest dla ludzi, żeby tak o przychodzili, gapili się i dobrze się czuli. To jest dla koneserów, żeby coś z tego robili, ludzie dalej powielali sztukę, byli pod wpływem tej sztuki, żeby tworzyli dalej, a tak o łazić i gapić się tak samo, jak oni się też modlą w tych kościołach. No to przecież Bóg chyba tego nie chce. A to 102 razy modlić się, a to 103 razy, a to 158 razy się wymodlić. Przecież to nie o to chodzi. Nasza rozmowa to jest modlitwa, to jest kontakt z Bogiem, kontakt ze Stwórcą. Skala tej zmiany, jak wielu momentów w życiu Polaków ta zmiana dotknie. Elektronicznej recepty nie można zgubić, zniszczyć ani sfałszować. Każdy lek można wykupić w innej aptece. W krajach, w których wprowadzono e-receptę, błędne wystawianie recept przez lekarzy spadło z 6% do 1%. 15 lutego rozpoczął się pilotaż elektronicznej recepty w Siedlcach i Skierniewicach. Na razie jest to kilka podmiotów leczniczych i kilkadziesiąt aptek.
Ryzyko zachorowań na raka może być zależne od stężenia arsenu we krwi. No to pewnie, odkrycie szczecińskich naukowców, ale ten arsen to jest jakiś diabeł straszny. Teraz chcą je opatentować. Z badań naukowców wynika, że im wyższy nigdy poziom tego pierwiastka, tym większe ryzyko zachorowań. Jak to się utlenia, czy co, nie daj Boże, bo to opracował doktorat Wojciech Marciniak z zespołu profesora Jana Rubińskiego. Naukowcy przebadali około 1500 kobiet. Obserwacja trwała ponad 3 lata. Jak się okazało, 1100 z nich, które chorowały na raka, miało podwyższony poziom arsenu w organizmie. Nie zachorowały natomiast kobiety, u których stężenie było mniejsze niż 0,6 mg na litr krwi. Jak dowodzą naukowcy, to czy zachorujemy na nowotwór może zależeć także od tego pierwiastka. Stężenie arsenu może się zmieniać w związku z zanieczyszczeniem powietrza, wody czy gleby, co ma wpływ na jakość produktów spożywczych. Większe stężenie pierwiastka jest m.in. w ryżu, owocach morza czy morskich rybach. Dieta więc może mieć wpływ na zmianę jego poziomu w organizmie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Brytyjska premier poleciła sporządzenie raportu w sprawie szkolnictwa wyższego w Anglii. Theresa May chce, by stał się on podstawą do reform mających podwyższyć poziom nauczania, ale też do obniżenia kosztów nauki. Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że reformy będą niezbędne w dobie Brexitu. Edukacja będzie dla nas kluczowa, mówiła Theresa May. Brytania lat 20. będzie poza Unią, pobierze nowe kursy. Chcę, by była ona pewna siebie i otwarta. I dodawała. Stawki czesnego nie są związane z realnymi kosztami i z jakością kursów. Mamy dziś jeden z najdroższych systemów edukacji na świecie. Premier podkreślała, że obecnie, wbrew prognozom, w sektorze edukacji nie wykształciła się konkurencja. Uniwersytety nie walczą o studenta, obniżając ceny. Mówiła także, że za mały nacisk kładzie się na wyspach na pozauniwersytecką edukację techniczną. Diagnozę i zalecenia zarządzonego przez premier kompleksowego raportu poznamy za rok. A co na to opozycja? Liderzy Partii Pracy cały czas powtarzają, edukacja powinna być darmowa, a sytuację utrudnia polityka rządu, który zlikwidował część stypendiów socjalnych. Premier próbuje znaleźć idealne rozwiązanie, obniżyć czas na bez kosztów dla rządu, ale nie ma idealnego rozwiązania. Trzeba dokonać wyborów, a Theresa May chce je odłożyć na po Brexicie. Mówi BBC polityk Partii Pracy Lord Andrew Adonis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Teresa, przeciętny angielski student, Teresa, trzymając w ręce dyplom, jest zadłużony na 50 tysięcy funtów, nie musi jednak płacić od razu. Rozłożona na lata spłata zaczyna się dopiero wtedy, gdy absolwent zacznie zarabiać 25 tysięcy funtów rocznie. W Szkocji edukacja jest darmowa, ale tylko dla osób ze szkockim lub cudzoziemców z unijnym obywatelstwem. Polskie Radio 24. Wszystko. A na zegarach 34 minuty po godzinie 20 u nas już teraz czas na spotkanie z Tadeuszem Płużańskim i jego gościem. Historia na dziś. Dobry wieczór Państwu. Tradycyjnie jak w każdy poniedziałek. Witam serdecznie, Tadeusz Płużański, a moim Państwa gościem jest dr Patryk Bleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, porozmawiamy o sprawach drażliwych może, ale realnie myślę pozytywnych. To dzisiaj duże emocje towarzyszą relacjom polsko-żydowskim, ale kiedyś na przestrzeni ponad 1000 lat można powiedzieć, że układały się lata koegzystencji, tolerancji. Tak było przynajmniej do zaborów. Później już bywało różnie. Chcielibyśmy Państwu przedstawić genezę stosunków polsko-żydowskich, przede wszystkim na ziemiach polskich, a może też natchnąć polityków, żeby mniej było emocji, zadrażnień w dzisiejszych stosunkach, żeby właśnie spojrzeli w historię i zobaczyli tam więcej pozytywów niż tych zadrażnień. Panie doktorze, od kiedy zaczyna się historia polsko-żydowska? No właściwie od początku państwa polskiego, można by powiedzieć. Tak więc dzisiaj mamy naprawdę mission impossible, bo musimy tutaj 20 parę minut streścić właściwie 1000 lat historii, milenium tych stosunków polsko-żydowskich. No zobaczmy, że jeden z pierwszych kronikarzy, który w ogóle wspomniał o wątkach polskich, jeżeli tak można ogólnie powiedzieć, to jest Ibrahim ibn Jakub, czyli właśnie Żyd z IX wieku. Taki? No to był handlarz. Co on robił? No też zajmował się między innymi handlem ludźmi, prawda? No niewolnikami. To już słowiańskimi niewolnikami. Zgadza się. Natomiast przy okazji opisywał to, co widział, podróżując wiele po tych regionach, no, które stały się w przyszłości Polską. I dzięki niemu no, też mamy pierwsze wiadomości, pierwsze informacje na temat
ludzi, którzy staną się Polakami, można powiedzieć, bo wiadomo, że jest to oczywiście proces, który trwa i który nie zaczyna się wtedy, ale trwa przez kolejne dziesięciolecia i setki lat. A jak to się w ogóle dzieje, że Żydzi trafiali tutaj na ziemię polskie? Co ich takiego tutaj sprowadzało? Czy to przypadek, czy jednak pewne dobre wiatry, dobra atmosfera tutaj ich sprowadzała. Może bardziej zła atmosfera gdzie indziej, to znaczy no tutaj uciekali, czy udawali się osadnicy żydowscy, którzy gdzie indziej no, nie znaleźli, nie zagrzali miejsca, czy to w wyniku prześladowań, czy no, sytuacji geopolitycznej. Pamiętajmy przecież, że duża część no, właściwie południowej Europy, półwysep Iberyjski był przez wiele wieków no, pod panowaniem arabskim, prawda, ogólnie rzecz ujmując. Też pewne prześladowania mamy w Niemczech chociażby, prawda, czy w państwach... Także to znamienne, że w Niemczech te prześladowania były. Też nie przesadzajmy oczywiście, to nie można to porównać, no tak, to rzeczywiście są jakby inne porządki, ale rzeczywiście ci Żydzi, którzy siedlali się w Polsce, no spotykali się z dość dużą swobodą, wtedy może trudno mówić o takiej tolerancji społecznej, no bo to są troszeczkę no inne czasy, ale kolejni monarchowie... Władza patrzyła na pewno bardzo sympatycznie i też kolejni władcy życzliwe prawodawstwo stosowali. Tutaj takim no, sztandarową postacią jest oczywiście Kazimierz Wielki, Korona Królów. Polecamy Państwu na ekranach, a my w studiu możemy o tym porozmawiać. Jak Kazimierz Wielki zachowywał się względem Żydów i dlaczego on jest tutaj wymieniany jako ten, który był taki tolerancyjny właśnie wobec całych przybyszów? No wręcz nazywany jest czasami królem chłopów i Żydów. To sugeruje, że rzeczywiście ci Żydzi byli w jakiś sposób faworyzowani przez niego. No proszę zobaczyć, że ta ludność żydowska osadnicza była traktowana też, zresztą jak niemiecka też, pamiętajmy o tych osadnictwie niemieckim, też od XIII już wieku, jako element no też cywilizacyjny, cywilizujący te ziemie na wschodzie, zwłaszcza po wielkich tych najazdach mongolskich, kiedy wiele miejscowości się wyludniło po prostu. Ci osadnicy napływający z zachodu czy południa, właśnie niemieccy czy żydowscy, no byli taką machiną rozpędową, prawda, czy napędową, no cywilizacyjną można by powiedzieć. I rzeczywiście Kazimierz Wielki doceniał ten potencjał tkwiący w ludności żydowskiej i bardzo mocno ją, znaczy mocno, no, chronił ją. Rzeczywiście oni mogli się tutaj rozwijać w sposób indywidualny, tylko to jest to dość charakterystyczne. Ci Żydzi, można powiedzieć, byli zostawieni sami sobie, to znaczy oni mogli się samoorganizować, natomiast to się odbywało pewnym kosztem, no jednak może... niesprzyjającym integracji z resztą społeczeństwa. To właściwie trwa aż do XIX wieku i tak naprawdę dopiero zaborcy, to znaczy Prusy i Austria, zaczną jakby nadawać obywatelstwo. Asymilacji, prawda? Można tak, powiedzieć. Tak, i nadawać nazwiska. Przecież wtedy te wielo tych nazwisk żydowskich, do dzisiaj to są niemiecko brzmiące. Warszawscy, prawda? Bo skoro i Rosjanie od nazw miejsc nadawali te nazwiska, ale właściwie dopiero wtedy zaczyna się jakiś element jakby wciągania ich do państwowości. Do tej pory oni mają swoje przywileje, mają swoją autonomię, mają swoje sądy, mają swoje szkoły. Przecież szkoła talmudyczna bardzo mocno się rozwija od XVIII. I tutaj trzeba powiedzieć, że w Polsce właśnie było też takie centrum, prawda, hasydyzmu, czyli tego złamu. Z jednej właśnie talmudyzmu, czyli tych elit, prawda, religijnych. A z drugiej strony właśnie hasydyzmu, prawda. Też frankizm, prawda, no były różne. To był mesjasz żydowski, przecież pamiętajmy, Jakub Frank w połowie XVIII wieku. Przez parę lat tam jego gwiazda zabłysła i od niego wzięła się właśnie ta szkoła frankistów, ale może też warto wspomnieć jeszcze o czasach... Wróćmy też do tego momentu, przepraszam, przed Kazimierzem Wielkim, bo Kazimierz Wielki de facto potwierdza to, co się stało wcześniej, czyli statut kaliski Bolesława Pobożnego, który właśnie gwarantował Żydom mieszkającym, przybyłym do Polski prawa i potem po Kazimierzu Wielkim te przywileje, można powiedzieć, prawda, były potwierdzane. Tak postępują wobec Żydów kolejni monarchowie. Rozszerzają się na Litwę, na Wielkie Księstwo Litewskie. Tak, Bolesław Jagiełło, mamy Kazimierza Jagiellończyka, statuty nieszawskie. No i chyba ten największy rozkwit w ogóle Polski, ale też właśnie Żydów w Polsce, to są czasy zygmuntowskie, czyli Zygmunt I, prawda, i Zygmunt II. August, i tutaj pan doktor przed programem mi mówił o takim powiedzonku, które właśnie się wtedy pojawiło.
niebo dla szlachty, tak, czyściec dla mieszczan, piekło dla chłopów i raj dla Żydów. To jest właśnie okres Zygmunta II. Augusta, Stefan Batory podobnie, ale ta kwestia autonomii jest wydaje mi się ciekawa i też ważna z punktu widzenia obecnych stosunków, prawda? Ta niezależność Żydów właściwie była na rękę obu stron, prawda? Żydzi, szczególnie religijni, chcieli się właśnie rządzić sami, chcieli się zamykać w swoich polin, prawda? Mm-hmm. Czyli polin, powiedzmy, cóż to takiego, jak to właśnie no możemy określić. Czy tak określano Polskę też, prawda? Że tutaj można odpocząć, po hebrajsku można przetłumaczyć, tak więc to jest pozytywna konotacja tego jak najbardziej słowa. Czyli Żydom było to na rękę, ale też właśnie monarchom, prawda? Czyż, no bo podatki, szlachci podatki było na rękę, prawda? Żeby jednak żyć ze sobą, ale też obok siebie. Potem, jak wiemy, będzie to skutkowało tragedią, prawda? No bo właśnie getta zakładane przez Niemców no już miały zupełnie oczywiście inny charakter, ale dochodzimy do jakichś w ogóle olbrzymich cyfr, prawda? Tak. Okazuje się, że XVIII wiek to jest 80% w ogóle populacji żydowskiej mieszkających na terenach Rzeczpospolitej i dochodzimy do cyfry 500 000, potem nawet podchodzących już pod milion, prawda? Na początku zaborów, także rzeczywiście no, możemy chyba śmiało powiedzieć, że Żydom było tu dobrze, ale Polakom z Żydami również. Tak, no co nie zmienia faktu oczywiście, że te stosunki no nie były doskonałe, nie mogły być, bo były po prostu ludzkie, prawda? One się stały nieludzkie w czasie II wojny światowej, a wcześniej były ludzkie, to znaczy, że miały swoje oczywiście upadki i wzloty, ale jak tak można popatrzeć na badania prowadzone, oczywiście to są dość umowne, nie zawsze to możemy w pełni obliczyć. Szacuje się, że w tym dwustuleciu między połową XVI wieku a połową XVIII wieku no miały... Było co najmniej kilkadziesiąt przypadków no, takich aktów przemocy związanych no, z podejrzeniami o mordy rytualne, prawda? No właśnie, powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi w tym pojęciu. No, żeby według tego przesądu, zresztą, który został oficjalnie później zdementowany w XVIII wieku ostatecznie przez Kościół i to przez polskich biskupów, no, Żydzi potrzebowali krwi chrześcijan, prawda, do swoich obrzędów. To oczywiście było wielką bzdurą. Musieli zamordować dzieci raz na jakiś czas, żeby... I zdarzało się, że jak dochodziło do jakiejś śmierci tragicznej, nie było wiadomo, za bardzo sprawcy nie byli od razu jakby, prawda, znani, no to skojarzenie gdzieś się pojawiało. No i mamy te kilkadziesiąt co najmniej przypadków no właśnie no jakby takiej odwetowych działań za te rzekome mordy rytualne. No pytanie, czy te kilkadziesiąt przypadków, czy niecałe 100 na 200 lat to jest dużo, czy mało. No jednak to chyba są incydenty, a nie jakaś stała, prawda? Szczególnie w skali Europy, gdzie rzeczywiście Żydzi byli traktowani strasznie i wypędzani jako zbiorowości. I takim momentem no tutaj trudnym jest powstanie Bohdana Chmielnickiego, prawda? Kiedy no w wyniku właśnie tegoż powstania ginie nawet 100 czy 200 tysięcy, prawda, osób pochodzenia żydowskiego. To jest właśnie największa hekatomba aż do II wojny światowej, można powiedzieć, ewentualnie jeszcze do pierwszej, powiedzmy, no bo oczywiście to mierzyć można różnie, ale no, o tym się zapomina, że to powstanie Chmielnickiego miało też bardzo duży wymiar właśnie bardzo godzący w tą społeczność żydowską. To są naprawdę olbrzymie cyfry, to są naprawdę dziesiątki tysięcy Żydów, którzy po prostu zostają zamordowani. Mamy prócz tego jednak wielki też rozwój właściwie w każdej dziedzinie życia. To jest rozwój religijny, który mieli tu zagwarantowany Żydzi, rozwój kulturalny, prawda? No to jest naprawdę wielka siła, wielka tradycja, prawda, która dzisiaj już właściwie nie istnieje. A potem ta tradycja została mocno zasymilowana, prawda, i ci twórcy żydowscy pochodzenia żydowskiego typu Tuwim, prawda, czy Leśmian, to już jest zupełnie inna kategoria. Natomiast Żydzi po prostu swoją kulturę bardzo mocno rozwijali na polskich ziemiach. Bardzo szkoda, że to gdzieś się straciło, znaczy gdzieś, wiemy gdzie, no II wojna światowa, polityka wojenna Hitlera i Rzeszy Niemieckiej no, spowodowała, że cała ta rzeczywistość wielokulturowej, no II Rzeczpospolitej, prawda, no, ale która była właśnie już jakby no, kwintesencją tego, co narastało z dziesięciolecia na dziesięciolecie, no niestety została brutalnie no, wytarta z powierzchni ziemi. Oczywiście nie ma co też tu
budować się tak zupełnie idyllicznego obrazu. No było to też rzeczywistość, która miała swoje jakby minusy, miała swoje kłopoty, no ale gdzieś straciliśmy po prostu ten wymiar no, życia społecznego na ziemiach polskich. Bezpowrotnie niestety. Panie doktorze, to co pan wspomniał, prawda, ten pierwszy taki moment bardzo katastrofalny dla Żydów, to jest powstanie Chmielnickiego, ale potem mamy czasy zaborów i to nie za sprawą Polaków, prawda, tylko za sprawą zaborców właśnie. Żydzi byli bardzo mocno prześladowani, szczególnie w Rosji, trzeba powiedzieć, prawda, tamten antysemityzm, jeśli to pojęcie jest powszechnie znane, prawda, no, kwitł, można powiedzieć, i też to, o czym wspomnieliśmy, zaborcy pragną tę niezależność żydowską zlikwidować, prawda? I tutaj jest program asymilacji, który właściwie we wszystkich tych zaborach, prawda, i pruskim, austriackim, a przede wszystkim rosyjskim się rozwija i powoduje też opór, prawda, strony żydowskiej, także no, jakaś część Żydów bierze udział na przykład w polskich powstaniach narodowych. I o tym warto też pamiętać, że te postawy żydowskie są niejednoznaczne, to w ogóle jak cały czas mówią o tych stosunkach polsko-żydowskich na przestrzeni wieków, to one nigdy nie będą zero-jedynkowe, tam zawsze można z jednej strony jakieś ale, z drugiej strony jakieś ale, one nigdy nie są czarno-białe, są bardzo wielowątkowe i to też ta postawa Żydów wobec zaborców jest tego przykładem. No, pamiętajmy no, o bardzo znany przykład Berga Jusolewicza, prawda, który walczy jeszcze przy Kościuszce. Sztandarowa postać. Sztandarowa postać, ale przecież jego syn Józef Berkowicz z kolei angażował się w powstanie listopadowe wraz z kolei ze swoim synem, a można powiedzieć jakby w kontrze, że z kolei Żydzi z Poznańskiego sprzeciwili się powstaniu poznańskiemu z 1948 roku. W 1963 roku powstaniu styczniowym, no mamy rzeczywiście część Żydów jakoś pomaga Polakom, ale mamy część, która z kolei razem z chłopami, zresztą z częścią chłopów składa wiernopoddańcze tutaj gesty wykonuje wobec władzy rosyjskiej jeszcze wtedy. Tak więc pierwowzoru władzy sowieckiej. Tak więc to jest jednak dość niejednoznaczna sprawa. Podobnie zobaczmy moment odzyskania przez Polskę niepodległości, czy wcześniej pierwsza wojna światowa. Przecież mamy legionistów piłsudskiego, żydowskiego pochodzenia, którzy walczą ramię w ramię z Piłsudskim, a z drugiej strony mamy te słynne aresztowania już w 20 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy generał Sosnkowski, przejmując władzę nad polityką wewnętrzną jako szef MSW, prawda, internuje kilkanaście tysięcy żołnierzy żydowskiego pochodzenia w obawie przed tej wykorzystaniem ich przez stronę bolszewicką. I obawy były niestety słuszne, prawda, bo wielu Żydów sprzyjało bolszewikom, co się odbije katastrofalnie na historii powojennej, prawda, kiedy mamy też nadreprezentację, jak to się określa, prawda, Żydów w aparacie stalinowskim, w aparacie bezpieki, w wymiarze sprawiedliwości czy w innych strukturach typu milicja czy KBW, prawda, i to wszyscy podkreślali, prawda, nawet Żydzi, prawda, że tu się dzieje coś nowego, prawda, niektórzy oceniali to pozytywnie, inni mniej, ale wróćmy jeszcze do tego zaborcy, prawda, przed sowieckiego czyli carskiego, no, zaborca zasłynął właśnie pogromami, prawda, to jest właściwie robota kolejnych carów rosyjskich, prawda. Oni to na szeroką skalę zaczęli przeprowadzać pogromy żydowskie. No i też właśnie zniesienie tej odrębności, czyli zniesienie kachałów, czyli gmin żydowskich. No i przechodzimy do momentu jeszcze nieważnego, czyli polskiej niepodległości. Ten stosunek Żydów był różny. Warto chyba wspomnieć, że Piłsudski miał stosunek taki ojcowski, prawda, w dużej mierze do Żydów, oceniał ich pod kątem ich przydatności dla państwa polskiego. No, z punktu widzenia politycznego słusznie, no trzeba jakby wykorzystywać te zasoby ludzkie, które się ma. Natomiast warto to też uzupełnić, to co pan redaktor mówił a propos polityki zaborców, jedną rzeczą, mianowicie niezwykle szybkim przyrostem demograficznym ludności żydowskiej w XIX wieku, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, do czego się przyczyniło, znaczy to spowodowało z jednej strony migrację Żydów, zwłaszcza do USA, ale też no, duży przyrost tej ludności. Ona w momencie, w którym Polska odzyskuje niepodległość, ma ponad 10%, prawda, tej ludności polskiej, to jest ludność żydowska, to jest niecałe 3 miliony, później przez te kolejne kilkanaście lat przekroczy to 3 miliony. Właśnie nawet 3,5 w wrześniu 1939 roku i tutaj mamy właśnie Polskę międzywojenną i z jednej strony no, ten rzeczywiście
kurs wobec Żydów się zaostrza, prawda, i ze strony endecji i sanacji, prawda. Oczywiście warto podkreślać to bardzo mocno, że nie był to antysemityzm pogromowy, prawda. Ale ofiary śmiertelne Feniks, Felicjan Sławoj-Składkowski określił, prawda, to jako walkę ekonomiczną, słynnym określeniem walka ekonomiczna i owszem, ale krzywdy żadnej, tak zwana polityka owszemowa, prawda, rzeczywiście wtedy panowała, ale z drugiej znowu strony, no, rozwój żydowskich, szczególnie partii politycznych tutaj robi wrażenie, prawda, są partie sionistyczne, są partie ortodoksyjne, są partie właśnie socjalistyczne, tutaj przede wszystkim bunt, prawda, i mają swoje, Żydzi mają swoją reprezentację bardzo liczną w Sejmie, w Senacie, prawda, więc tutaj w porównaniu też z państwami ościennymi, szczególnie Niemcami, w końcu Żydzi uciekają z Niemiec do Polski, prawda, przed właśnie reżimem Hitlera, ale co się dzieje, panie doktorze, musimy pędzić tutaj mocno, bo tysiąc lat pragniemy zmieścić. Mamy wrzesień 1939 roku i znowu niejednoznaczny stosunek dużej części Żydów, prawda, do polskiej niepodległości. No, te bramy triumfalne, które Sowietom budowano, agentura, funkcjonariusze sowieccy, listy proskrypcyjne, Polacy mordowani na miejscu, szczególnie inteligencja, ziemiaństwo, prawda, albo denuncjowani i wywożeni na wschód. To jest też przypadek Jedwabnego na przykład, prawda? Tam właśnie agentura, żydowska agentura sowiecka, czyli skomunizowani Żydzi, możemy powiedzieć, prawda, przyczyniają się właściwie do wybicia elity tego miasteczka, a potem jak Niemcy wchodzą, no to właśnie tam też to społeczeństwo pozbawione elity, prawda, jest wykorzystywane do tego strasznego, przez Niemców do tego strasznego mordu. To pokazuje, jak skomplikowana jest ta historia, no bo z jednej strony możemy na szali postawić rzeczywiście tych część tej ludności żydowskiej, która przyjmuje, nie wiem, Sowietów chlebem i solą, całuje, prawda, tanki sowieckie i zaczyna tutaj gorliwie współpracować z tą władzą, ale z drugiej strony pamiętajmy, że przecież dziesiątki tysięcy też żołnierzy pochodzenia żydowskiego walczy przecież w kampanii wrześniowej po stronie polskiej. Giną w Katyniu. I około 450 Żydów ginie właśnie w Katyniu razem z oficerami polskimi. To są jakby dwa ekstrema, które pokazują całe spektrum zróżnicowania tych postaw w momencie wybuchu II wojny światowej. Ale żeby przedstawić też taką pozytywną sprawę, to sobie wynotowałem cytat, tak, z 1 września z dziennika Nasz Przegląd, gdzie organizacja sionistyczna... Sionistyczny Przegląd. Tak, tak, tak. Pisze tak. Organizacja sionistyczna i naród żydowski stoją po stronie polskiej, gotowe do walki o swą godność i niepodległość. To oświadczenie powinno być drogowskazem dla światowego żydostwa. Miejsce Żydów całego świata jest po stronie polskiej. O tym też warto pamiętać, zauważając na różne postawy, podobnie jak były różne postawy Polaków w stosunku do ludności żydowskiej i wcześniej, i w trakcie wojny, i później. No to jest zrozumiałe w sumie. No. I mamy tutaj, no, getta też zakładane przez Niemców dla Żydów, eksterminację, prawda, tychże gett, ale też, no, musimy o tym wspomnieć, to jest sprawa bardzo współczesna. Policja żydowska, prawda, i postawa Judenratów, dość powiedzieć, że Adam Czerniaków, przewodniczący warszawskiego Judenratu, popełnił samobójstwo, bo już nie wytrzymał tego, że wysyłał kolejne rodziny, prawda, dzieci, matki, prosto jak gdyby do komór gazowych. No i oczywiście powstanie w getcie 19 kwietnia 1943 roku. Tutaj dwie organizacje walczą, socjaliści, prawda, ale też Żydowski Związek Wojskowy, złożony w dużej mierze z przedwojennych oficerów. O Holokauście mówiliśmy już sporo, prawda, o polskiej pomocy również. Musimy niestety powoli kończyć, tylko dodajmy, że po wojnie w Polsce pozostało około 200 tysięcy Żydów. Dzisiaj te statystyki są jeszcze mniejsze, dzisiaj jest kilka tysięcy. No i mamy nadzieję, że pamiętając też o tym okresie po 1944 roku, kiedy rzeczywiście, no, trudno by było szukać sprawiedliwych po stronie Żydów, prawda, którzy pomagali Polakom, bo to się raczej nie zdarzało, raczej te represje były, prawda, z tej strony właśnie nadreprezentatywnej w aparacie bezpieczeństwa, że z tej całej historii, którą próbowaliśmy państwu opowiedzieć przez te 20 parę minut, ponad tysiąc lat, dzisiaj wyciągnięte zostaną dobre wnioski i ten konflikt polsko-izraelski zostanie zażegnane. Musimy, drodzy państwo, kończyć. Tadeusz Płużański, moim państwa gościem był dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Reklama.
Większe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone, jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutina CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutina CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Nie musisz kupować pakietów płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tynianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 21, czas na informacje dnia. Premier powoła międzyresortowy zespół do walki z przejawami faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Stanowisko IPN w sprawie zbrodniczego wymiaru okupacji niemieckiej na ziemiach polskich 1939-45. Szwedzi coraz częściej ofiarami przestępstw. Maja Borkowska, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki powoła międzyresortowy zespół do walki z przejawami faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przypomniała w TVP Info, że z inicjatywą powstania takiego zespołu wystąpił minister spraw wewnętrznych i administracji. Ma ten zespół wypracować pewne rozwiązania, zmiany w prawie, tak aby można było skutecznie walczyć, czy też zapobiegać niecnym, haniebnym zdarzeniom. Kopcińska dodała, że w skład zespołu mają wejść m.in. przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, MSZ, Resortu Kultury, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratora Krajowego. Rzeczniczka dodała, że w pracach tego gremium będą mogły brać udział organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka. 25 stycznia szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił w Sejmie informacje na temat organizacji posądzanych o propagowanie totalitaryzmu. Miało to związek z wyemitowanym przez stację TVN nagraniem
z ukrytej kamery ze spotkania organizacji Duma i Nowoczesność, w trakcie którego głoszono treści nazistowskie. Instytut Pamięci Narodowej opublikował komunikat, w którym zawarł swoje stanowisko w sprawie zbrodniczego wymiaru okupacji niemieckiej na ziemiach polskich 1939-45. Czytamy w nim, że Holokaust był przedsięwzięciem państwowym Rzeszy Niemieckiej. Jego realizacja, przebieg, czas, wybór narzędzi i miejsc zbrodni był wynikiem decyzji organów państwowych Rzeszy Niemieckiej. Rzesza mogła doprowadzić do Holokaustu na ziemiach polskich dopiero po agresji i zniszczeniu niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. IPN przypomina, że Rzeczpospolita Polska nie godziła się na jakiekolwiek ustępstwa wobec żądań Adolfa Hitlera. Jako pierwszy kraj świata stawiła zbrojny opór Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku. Została podbita po samotnej walce, pozostawiona sama sobie przez angielskich i francuskich sojuszników, zmiażdżona przez zgodną współpracę dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego. Rzeczpospolita Polska nigdy wobec Niemców nie podjęła rozmów kapitulacyjnych, pozostała przez cały okres wojny państwem, stroną wojującą. Nigdy nie wyraziła zgody na ludobój czy praktyki okupantów, napisano w komunikacie. Nawet co 20 Polak spośród tych, którzy są na zwolnieniu lekarskim, może robić to niezasadnie.